Moje harcerstwo zaczęło się bardzo, bardzo dawno, bo byłam malutką dziewczynką, która się zawsze krzątała koło mamy, bo mama się harcerstwem zajmowała od początku. I na początku pojechaliśmy na zlot grunwaldzki gościnnie, że tak powiem. Potem żeśmy pojechali zdobywając tytuł, no i też zaczęliśmy jeździć na wszystkie narady, które się odbywały w międzyczasie, w śródroczu. Ja w którymś momencie nie mogłam pojechać na naradę. Mama była tego 12 maja pamiętnego roku, 30 lat temu. I w trakcie wtedy z kilkoma drużynowymi, nie było wtedy tak dużo drużynowych, bo był przedstawiciel Śląska, z Wielkopolski było nas chyba wtedy najwięcej. No i z Warszawy też ktoś był, także z całej Polski, i drukna Basia zainicjowała, czyli jak gdyby stwierdziła, że dobrze by było, żebyśmy tą wspólnotę zawiązali. I tak się jak gdyby to wszystko zaczęło. Taki powstał pomysł któregoś razu przy tym, jak się robiła, jak był festyn w Biskupinie, to wtedy też wymyśliliśmy, że może dobrze by było, żeby stamtąd ludzi ściągnąć na Grunwald i też poszukać różnych ludzi, którzy byliby zainteresowani pokazaniem rzeczy na Grunwaldzie. I tak powstała Osada Rzemieślnicza. Na Basia stwierdziła, że dobrze by było, żeby coś było jeszcze dla tych zuchów, i powstała Sprawność Rycerz Zawisza Czarny. Do dzisiaj funkcjonuje we wspólnocie, który gdzieś tam, no, zainspirowany druhną Basią, żeśmy razem z mamą pisały, potem ją, mówię, ktoś modyfikował, i tak powstała jeszcze jedna rzecz. Druhna Basia to taka specyficzna osoba, kochana przez nas wszystkich i inspirująca. Ona była zawsze taką osobą, która, no jak, no nie wiecie, no to trzeba jakoś zrobić, coś zróbcie, no wymyślcie, dlaczego jeszcze coś nie wymyśliliście? I zawsze wymyślała rzeczy, ale też nad wieloma rzeczami siedziała, i to były jej wielkie przemyślenia. Tak też było z wieloma książkami, które powstały, bo druhna Basia była, znaczy zawsze uważała, że to, co robimy, to musi zostać dla potomnych i że to musi iść w przyszłość. I stąd była też taką osobą, która uważała, że trzeba wiele rzeczy zebrać, i to zebrać teraz i tu. Jakby się zawsze bała, że zawsze może się gdzieś to jej życie skończyć. Wspólnota jest, no, dla mnie częścią życia, bardzo dużą częścią życia. Przez te wszystkie rady, przez te lata, kiedy się jeździło do druhny Basi, spotykało się. Znaczy jeździło się też nawet nie tyle do druhny Basi, tylko też do przyjaźni, które się nawiązały między ludźmi z całego kraju, bo to nie było tak, że byliśmy sami, że byli tylko olsztyniacy, ale byli ludzie z różnych części, i właśnie czekało się zawsze na Grunwald, kiedy on będzie. Druhna Basia, oprócz tego, że scalała to wszystko i chciała, żeby wszystko było razem, to też zaczęło się tak robić, że środowiskami, żeby też jak gdyby zjednoczyć ludzi, czy rozpowszechnić tą myśl grunwaldzką wśród ludzi, no to na przykład też zainicjowała przedstawicielstwa, i tym pierwszym przedstawicielstwem było przedstawicielstwo wielkopolskie. No i my się też tak spotykaliśmy na sejmikach, na rajdach, na różnego rodzaju biwaka. Może dlatego, że spotykamy wielu ludzi. Różne inspiracje programowe, też można się wielu rzeczy nauczyć nowych, coś przenieść na swój grunt. No i myślę, że to jest taka podstawa, a przede wszystkim, no, sięganie do historii, do tych korzeni, które są najważniejsze nasze, bo jeżeli nie mamy historii, nie mamy niczego. No i to jest taka, a to jest jedna z 8 bitew największych w Europie. Kolejnych 30 lat i kolejnych inspiracji, i dzisiaj w dobie sięgania w internecie po wszystko,
no powinniśmy też mimo wszystko sięgać do tych takich normalnych rzeczy. Każdy z nas musi doświadczyć historii, a myślę, że doświadczanie historii to jest bycie tam w tym miejscu, bycie, sięgnięcie, przejście pod pomnik, jak to po prostu znowuż ożyje po iluś tam latach w nas i myślę, że to jest klucz, to jest no, kawał rzeczy, którą powinniśmy pielęgnować na przyszłość.